Janek, trochę już ochłonąłeś po Innsbrucku, bo tam po tym drugim skoku byłeś trochę zdenerwowany. No, troszkę ochłonąłem. Tutaj te skoki były lepsze. Ten w kwalifikacji był już dosyć dobry, także no, na pewno się humor poprawił. Ten w kwalifikacji był już taki, jak chciałbyś, czy jeszcze tam ciągle byś coś poprawił? No, na pewno tam coś jeszcze by było do poprawy, ale tutaj nie szukajmy idealnych skoków. Czy to nie był zły skok, także trzeba się cieszyć. Na tej skoczni dobrze ci się skacze? Nie narzekam na ten obiekt. Dosyć dobry taki dla mnie i tutaj no jest dosyć w porządku. Dzisiaj życie trochę uprzykrzał ten deszcz, czy tobie przeszkadzał? W porównaniu do wczoraj to tutaj ten deszcz w ogóle nie miał znaczenia, bo był, ale dzisiaj było lala w porównaniu do tego, co się działo wczoraj, także tutaj nie było żadnego problemu, tylko to, że trzeba było chodzić w pelerynach, żeby nie namoknąć, a te tory były dobre, dobrze przygotowane, tutaj nic nie trzymało, na tym deszczu nawet dobrze jechało, także tutaj nie ma co narzekać. Wreszcie nie jesteś w parze z kolegą z kadry. No tak, no nie jestem. W sumie to lepiej pewnie, bo tutaj zawsze jak się skacze z kolegą w parze, to jest prawdopodobieństwo, że można mieć jednego Polaka mniej. Choć takie prawdopodobieństwo też istnieje, jak się skacze z kim innym. Także tutaj na pewno lepsze jest dla nas to, że tutaj skaczemy z kim innym. W takim razie plan na jutro tradycyjny, dwa dobre skoki? Tak, jak najbardziej. Jak będzie trzeci dobry treningowy, to też im nie gardzę. Dziękuję Janek, powodzenia. Dziękuję. Klemens, twój pierwszy start w turnieju czterech skoczni, na tej skoczni. Jak dzisiaj ty się skakało? Skoki nie do końca mi się takie były. Mieszane uczucia mam do nich takie. Troszkę takie nogi mam dzisiaj akurat, nie wiem, przymęczone, ale jutro myślę, że dojdą do siebie i będzie tak jak na tych konkursach poprzednich. Ale ogólnie nie jest źle, także myślę, że jutro będzie petarda. A w tym deszczu ciężko się skacze? Bardzo ci to utrudnia życie? Powiem, że gorzej było w Innsbrucku. Lepszy jest właśnie taki deszczyk niż żeby wiało i to takie trochę niebezpieczne jest. Ale taki deszczyk to jest całkiem do takiego, można śmiało skakać. Tutaj wielu zawodników narzeka na ten długi najazd. Czy tobie też to przeszkadza? Znaczy mi to nie przeszkadza, no i tak fajnie się jedzie po nim jak po stole. Jedzie się i się nie można doczekać tego progu. Nie no, fajna skoczka jest. Ja też ją tu bardzo mile wspominam, bo też tu startowałem na zawodach niższej półki Pucharu Kontynentalnego i fajne wspomnienia mam z niej, także jutro myślę, że konkurs będzie udany i fajny, taki przyjemny na zakończenie tego turnieju czterech skoczni. Miejmy nadzieję, że tym razem nie będzie polskiej pary. No, ja bym nie chciał, no, ale co będzie, to będzie, no, nie wiem. Nie wiem nawet, kogo będę miał. No to dzięki, Klemens, powodzenia jutro. Nie, dzięki.